Jak się czujesz, widząc ten parking? Chce mi się płakać. Nie znam, że mnie to nigdy nie spotka po prostu. Czy ktoś będzie próbował cię skrzywdzić? Teraz mi się tak naprawdę przypomniał ten dotyk też. Ta twarz. I to ten pierwszy moment, kiedy ja totalnie nie wiedziałam, gdzie jestem. Tak bardzo bym chciała, ale tego po prostu nie było. Noemi skorzystała z przewozu poprzez aplikację, bo chciała bezpiecznie wrócić do domu. Zamiast tego za zamkniętymi drzwiami pojazdu była napastowana przez kierowcę. Nie ona jedna. Dotarliśmy również do innych poszkodowanych, które doświadczyły molestowania fizycznego lub słownego. Ile powinien trwać twój przejazd tamtego wieczoru? 20 minut, 25 w korkach. A ile trwał? Godzinę. Co pamiętasz z tamtej godziny? Pamiętam, że pożegnałam się z moją koleżanką. Że zamówiłam jedną taksówkę, drugą taksówkę i wsiadłam do tej drugiej. Obudziłaś się następnego dnia i nie wiedziałaś, co się stało. Czułam, że coś jest nie tak. Coś się wydarzyło złego. Wyobrażałam sobie, co się mogło wydarzyć. Od tych najmniej strasznych scenariuszy poprzez ten najgorszy. Siadłam zwyczajnie po prostu. Dzień dobry. Wziąłam telefon i zaczęłam coś sprawdzać. I czułam, że poczułam, że skręcamy i rozejrzałam się, jesteśmy w lesie. I pytam, co my tu robimy. On się zatrzymał, zamknął drzwi, zapalił światło na podsuwitce, uśmiechnął się i mówi ciii, i wyciąga do mnie rękę. Ja zaczęłam krzyczeć, zaczęłam szarpać drzwi, no i potem jak dwa razy szarpnęłam klamką, drzwi się otworzyły i wyleciałam z tego samochodu. Bałaś się, że za tobą pobiegnie? Tak. Strasznie. Wracając po treningu około pół do 11, kiedy dojeżdżaliśmy do mojego bloku, w zasadzie to było na początku osiedla, on się zatrzymał, zatrzasnął drzwi i poprosił mnie, w zasadzie nie poprosił, tylko wymusił ode mnie, żebym podała mu numer telefonu. Zaczęły mi się pocić ręce, a serce mi strasznie szybko biło i tak jakby no po prostu nie wiedziałam, co zrobić. Wypuścił mnie dopiero, jak podałam mu prawdziwy numer. Tak jak gdyby nic się nie stało. Ja po prostu wyszłam, nie powiedziałam do widzenia nic. No i wróciłam do domu. To było tak, że ja czułam tylko i wyłącznie dotyk. W momencie, kiedy zaczęłam się budzić, cały czas wydawało mi się, że to jest sen. Kiedy otworzyłam oczy, dalej czułam dotyk, czułam, jak dotyka mnie po pośladkach. Stara się dotknąć również mojego krocza. Cały czas patrzył na mnie takim wzrokiem tępym, jakby był, nie wiem, opętany. Ja krzyczę, mówię, co ty zrobiłeś, co ty robisz, dlaczego mnie dotykasz? A on nic na to. You are touching me! Were you touching me or not? Była roztrzęsiona, nie dowierzała w to, co się dzieje. Naciskała na niego, żeby ją natychmiast odwiózł do domu. Całą drogę byliśmy na telefonie. W momencie, kiedy podjechali tutaj pod mieszkanie, otworzyłem drzwi, żeby zrobić jemu zdjęcie numerów rejestracyjnych. I tak naprawdę chciałem go wyciągnąć z tego samochodu, żeby zadzwonić po policję, żeby nie odjechał, tak? No ale niestety to akurat się nie udało, więc my pojechaliśmy od razu na komisariat. Od 8 lat po ulicach polskich miast jeżdżą kierowcy, z którymi pasażerowie łączą się przez aplikację. To szybka, łatwa w obsłudze, a przede wszystkim tańsza alternatywa dla tradycyjnych taksówek. Nie przewidziano jednak, że nowoczesna technologia, zamiast ułatwiać pasażerom przemieszczanie się, w niektórych sytuacjach może stwarzać dla nich zagrożenie. Napisałam do że proszę o informację, co to był za kierowca, numer rejestracyjny pojazdu. Odpisał, że nie mogą mi udzielić informacji, ponieważ jest RODO i że taki przejazd w ogóle nie istnieje. Podałam dokładne dane, o której to było, skąd, dokąd był przejazd i tak dalej. I że ten mężczyzna tam był, ten samochód tam był i że chciałam to zgłosić na policję. A konsultantka odpisała mi, a z czym chce pani iść na policję? Jak pani nic nie ma.